Dobry wieczór Państwu. 14 grudnia, czwartek, tu wiadomości. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie oddaje następne budynki. Zlikwidowano międzywojewódzką szkołę partyjną, a salę wykładową i hotel oddano właścicielowi Zespołowi Szkół Budowlanych. Ośrodek szkolenia ideologicznego przekazano Uniwersytetowi Szczecińskiemu. Jedynym w Szczecinie należącym jeszcze do PZPR obiektem jest niewielka, lecz dochodowa szkoła menedżerów i studium języków obcych. Szwedzka choinka na Placu Zamkowym w Warszawie. Lampki zapaliły pani Izabela Cywińska i twórczyni Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren. Choinka ma być gestem przyjaźni i dobrej woli, zaś Bałtyk ma nie dzielić, a łączyć nasze narody. Przyszłość powinna tworzyć się przez kontakty i przyjaźnie między zwykłymi ludźmi, szczególnie między dziećmi i młodzieżą. Z takim posłaniem przyjechali szwedzcy goście, przywoząc również dwa swoje zwyczaje. Ten drugi przypomniał chór ze szkoły muzycznej w Kalmorze, tradycję świętej Łucji. Według szwedzkich podań przynosi ona światło w najciemniejszej porze roku. Jest kwiatem Bożego Narodzenia, zakwitającym na mrozie. Na Placu Zamkowym niestety padał deszcz. Polskie dzieci grzecznie przetrzymały przemówienia, kolędy polskie i szwedzkie, a przy rozdawaniu pomarańczy nie popisali się głównie dorośli. Być może te paczki z zagranicy trafią jeszcze do odbiorców przed świętami. Te, które przyjdą jutro, nie mają już szans. Szczecińska Poczta przyjęła dzisiaj 9 tysięcy paczek, a drugie tyle czekało już w magazynie. Tymczasem dziennie odprawia się najwyżej 1/4 napływających paczek, mimo że ludzie pracują po 16 godzin. Podobno czynności celne ograniczono do minimum. Czy to minimum nie jest nadal za wysokie? Miss Polonia w Gdańsku podczas spotkania z wojewodą obiecała organizować pomoc dla polskich dzieci wymagających szczególnej opieki. W Gdyni przekazała magnetowid i telewizor ufundowany przez Iglopol Państwowemu Zespołowi Ognisk Wychowawczych. Mam taki pomysł, który przedyskutowałyśmy z panią Julią Morley po wizycie ministra w Huronie, aby w Łodzi wybudować dom dla dzieci upośledzonych i ich matek. I wszystkie imprezy, w których będę brała udział w Polsce, a także za granicą, te fundusze zebrane z tych imprez będą przekazywane właśnie na ten cel. Tylko z północno-wschodniej części Polski zima jeszcze nie ustąpiła. Dziś w południe temperatura na terenie naszego kraju wahała się od minus 5 stopni w Suwałkach do plus 11 w Tarnowie. Tam się przejaśniło. W górach też od Wilsz w Zakopanem było dziś 5 stopni powyżej zera.